Cześć, tu Marek. Zapewnie zastanawiasz się, co robię na stadionie Realu Madryt. Czekam na Kyliana Mbappé. Mamy iść razem na obiad. To znaczy, ja chcę, a on o tym jeszcze nie wie. Ryzyko. Ale tego ryzyka nie ma w nowej ofercie sponsora kanału. Oferta powitalna dla nowych graczy. Zero ryzyka na start, czyli zwrot 100% stawki pierwszego zakładu do 50 zł, jeśli okaże się przegrany. Zwrócone środki można od razu wypłacić lub grać dalej. W linku poniżej masz dokładne opisane warunki tej promocji. Dodatkowo zgarniasz 20 zł na La Liga. Zero ryzyka na start do 50 zł od sponsora kanału fuksiarz.pl. Jest, przyjechał! Kylian! Kylian! Aj, chyba jednak mnie nie zna. Jestem szybki, jestem mocny, jestem silny, wpieram kulę mocy, a z mi się usyp sensą, forma wraca. Ola? Baciata! Probierz mówi! Hola selekcjoner prodisz. Probierz widzi u ciebie Robert poprawę, widzi, że idzie lepszy okres. Gracias selektor. Probierz wie, że nie jesteś maszyna. No la machina. Probierz chce cię traktować tak... normalnie, tak po ludzku, jak człowieka. Gracias, selektor. Dlatego Probierz ma na twoje miejsce dwóch lepszych w lepszej formie. Kie? Napadziory Probierzowi strzelają jak pojebanie ostatnio. Kto? Buxa. Gdzie to gra? Andaliaspor. Kie? Piątek, Basak Szekir. El entrenador Prodicz está bromeando. A po zrozumiałemu? Prodicz se jaja robi. Przecież selekcjoner wymienia jakieś kebaby w Częstochowie. Ha, dobre! Brawo, Robert! Gracias, selektor. Probierz widzi, że żar ci się wyostrzył, mimo że zawsze miał cię za lekko tępego. No, ale do roboty. Bramki sobie się nie strzelą. Probierz wierzy w Lewandowskiego w formie. Jestem w formie. Ta jest. Probierz wierzy, że ten rok będzie Lewandowskiego. Będzie. El último baile. Jakie braille? Ostatni taniec. Niech ćwiczy, trenuje. Nastawiona Roberta armata. W przeciwnym razie to będzie... ostatnia baciata. Dobra, probierz te rolo z frytkami. Rolo. Bobuś, kochanie, zrobiłam dziś specjalnie dla ciebie devolaj. Devolaj. Tak, devolaj z kaszy jaglanej, nadziewane kuskusem, polane budyniem ryżowym i olejem rzepakowym. Dobij tam mnie już. Nie ma go. Jak nie ma? Normalnie. Ale duchem czy ciałem? Jednym i drugim. Niemożliwe. Wyjechał, oby nie wrócił. Czemu? A co? Źle ci jak go nie ma? No w sumie... Ale tak wyjechał beze mnie? Dokąd? Do Bydgoszczy. A, do Bydgoszczy. To może i lepiej, że mnie nie wziął? W ramach objazdów po WZPN-ach. Tak, tak, wiem. Ale tak sam? Na teren wroga? Oby nie wrócił. Zawisza nigdy nie zginie, to nasze święte słowa. Ten projekt poświęcony klubowi, który nas wychował. Tu ekipa zjednoczona. Panowie, piękne miasto. Progres jaki zrobiliście, naprawdę solidny. Wyspa Młyńska, Młyny Rothera, Stary Rynek, Opera, Basen Astoria. Brawo dla Bydgoszcza. Bydgoszczy. Też, jest tylko jedno ale. Czemu to tu wisi? To baniek! To widzę! No ale... Ajajajajaj... A byliście tak blisko ogromnej dotacji od związku. No szkoda, szkoda, szkoda. Zawisza nigdy nie zginie, to nasze święte słowa. Oby nie wrócił. Wróci, wróci. A czego chce młodzieniec nieskalany? Mam zaproszenie. Na co? Dla Kamila Glika. Ja nic nie wiem. Do betona niech idzie. Idzie. Dzień dobry, panie Stefanie. Towarzysz Mareczek, czy ja opowiadałem koledze o tym, jak dostałem medal za pracę i wkład w rozwój Polski socjalistycznej, panie kolego? O którym? O jednym z 38. Młodzi ludzie naszą przyszłością. Jest taki jeden młody działacz Polskiego Związku Nożnej Piłki, towarzysz Stefan Beton.
jest przykładem i wzorem dla nas wszystkich. W pocie czoła pracuje i wyrabia normy, jakich nikt do tej pory nie wyrabiał. Tu widzimy go, jak mężnie podnosi rękę, głosując na pierwszego powojennego prezesa Związku Tadeusza Kuchara. A w 1946 roku wręcz samodzielnie przeniósł struktury do powstającej z kolan stolicy, Warszawy. Dzięki panu Stefanowi udało się podczas tej przeprowadzki spalić ponad 4,5 tony dokumentów, które nie do końca były przychylne dla obecnej władzy. Całe szczęście na pomoc przychodzą tacy ludzie jak pan Stefan. A to nie, pan Stefan nie opowiadał. Widzę, że kolega ma zaproszenie dla Kamila Glika. Tak, ale skąd... Towarzyszu, mi płacą, bym wiedział wszystko. Towarzysz Mareczek musi je zawieźć osobiście do Krakowa i wręczyć je do rąk własnych towarzyszowi Glikowi. Wow, też chciałbym tak. Być jak towarzysz Stefan Beton. Praca, panie kolego! Praca i jeszcze raz ciężka praca! Aha, a to nie... Ach, to nowe pokolenie! Was też powinno się spać! Dzień dobry! Dzień dobry! Kurczę, nikogo tu nie ma w tej Krakowi. Nikogo ciekawego. No hej. Dzień dobry, panie Kamilu. Mam zaproszenie do rąk własnych. Zaproszenie? Co? Co to jest? Z okazji zakończenia profesjonalnej kariery piłkarskiej serdecznie zapraszamy szanownego pana Kamila Glika do domu seniora reprezentanta w Cetniewie. Co? Dom reprezentanta? To chyba coś nowego. Fajki mi się skończyły. Jasiu! Tomek! Tomek! Ta! Pawłowi się fajki skończyły. Tomek! Tomek! Jasiu! Tomek! Tomek! Jasiu! Tomek! Ty wszystkich powinno się... Jasiu! Tolić. Tomek! Dyscyplinarnie! Jasiu! Tomek! Ale ja jestem jeszcze aktywny. Aha. Przecież ja mam plany. Krakowia. Aha. Ja chcę wrócić do reprezentacji, choćby na baraże. Aha. Ale ja jeszcze gram. Panie Kamilu, tak szczerze, co to za gra? Co? No, pan weźmie. Za darmo basen i jedzenie. Sławek będzie. Peszko? Będzie. Będzie? No, będzie odwiedzał. A Kamil? Grosicki? Grosik. Nie no, Kamil to gra. A reprezentacja? A Krakowia? No, jedno z tych dwóch na pewno sobie poradzi. Dobita mnie.